Cześć, witam Was moi drodzy w Jeleniej Górze, niedaleko dawnej jednostki wojskowej, a obecnie osiedla mieszkaniowego pod Jeleniami. Znajduję się na drodze, która prowadzi na górę Gapy, z której pięknie widać Jelenią Górę. Tutaj osiedle Zabobrze. Tam dalej Jeżów Sudecki. Tutaj w samym środku kadru Góra Szybowcowa. Tutaj dojdziecie, jadąc z kierunku centrum Jeleniej Góry, ulicą Grunwaldzką, tuż za takim wiaduktem kolejowym, skręcając w lewo, i tutaj dojdziecie, czy też dojedziecie w to miejsce. Aczkolwiek samochód będziecie musieli zaparkować gdzieś niżej wcześniej. Tutaj dojdziecie w kierunku punktów widokowych Sośnik i Czyżynki, które także opisywałem na moim kanale na YouTubie. A tutaj jak wejdziemy, piękny widok na Jeleniogórską Starówkę i Karkonosze. Tutaj widać komin dawnej elektrociepłowni Zabobrze. Te dwa szczyty w środku kadru to Góry Sokole w Rudawach Janowickich, a w prawym dolnym kadrze budynek zakładów farmaceutycznych. A tutaj widok na Jeleniogórską Starówkę. Tutaj z prawej strony widać Bazylikę mniejszą Erasma i Pankracego. Tutaj w środku kadru wieżę ratusza i dalej wzgórze Krzywoustego. Przepraszam. I dalej wzgórze Kościuszki. Tutaj widać Karkonosze, Kowarski Grzbiet, Czarny Grzbiet, Śnieżka, najwyższy szczyt Karkonoszy i całych Sudetów. Tutaj w środku kadru kocioł Małego Stawu, gdzie znajduje się schronisko PTTK Samotnia. A tutaj wzgórze Krzywoustego, na którym znajduje się wieża widokowa Grzybek. Z Grzybka też możecie tutaj podziwiać Starówkę. Pozdrawiam Was serdecznie, Adrian Janda, miłośnik wycieczek i kolei Jelenia Góra. Do zobaczenia na spacerach w Jeleniej Górze i okolicach.